Dzień dobry, witamy Was serdecznie, kochani. Sobota, 8 rano, takie u nas niebo, troszeczkę chmur jest, nie da się ukryć, nie da się ukryć, no ale nie ma wiatru, nie ma deszczu, ciepło jest, fajnie się stoi na balkoniku i popija kawkę, a dzisiaj kubeczek będzie testowany i będę Was witał ja i ktoś jeszcze. Witam ja i ktoś jeszcze. Proszę bardzo. Nowy kubeczek. Testujemy. Tutaj niby taki zwykły, a tam w środku króliczek. Proszę bardzo. Tak mi jest ciężko pokazać, ale jest. To jest ten króliczek malutki, który wczoraj żeśmy Wam pokazywali, jak kubeczek był pusty. Także no fajne takie, no fajne. Królik jest w środku. Także już do świąt coraz bliżej, stuk puk kubeczkami. No, bardzo fajny kubeczek, nie za ciężki w sam raz. A tam szczeka kukuleczek. O, to lubię. Jest pysznie, także cieszę się też, wiecie, jak stoję tutaj na tym balkoniku, to jeszcze Wam chciałem opowiedzieć o tym króliku. Namalowanym tam w środku. Od wewnętrznej strony, że chciałem już wcześniej to nagrywać. Jak przyszedłem na balkon, na jakieś, stoję tu już jakieś, no, będzie około 10 minut. Bo wiecie dlaczego? Bo chciałem upić tej gorącej kawy trochę. Bo chciałem Wam tego królika pokazać. No a wiadomo, kubek do pełna zalany, no jak pokażę królika. Fajne, bo to jak się pije, bo w tej chwili trzymam w prawej ręce telefon, lewą mam wolną. Więc jeśli bym no, tym kubeczkiem się tak zapijał, to go nie widzę, jak jest pełny. A jak już troszeczkę upity, no to wiadomo, już te uszy królika powoli, później pyszczek, nosek, cały królik jest. Także fajne, no wesołe. Kochani, dzisiaj się też cieszę, bo sobota może nie będzie takiej mocnej gonitwy jak w tygodniu, że się będziemy z Danusią mijać jak statki. Druga sprawa, cieszę się, że problem, co ugotujemy, będzie rozwiązany, znaczy już jest właściwie rozwiązany, bo jeszcze jest zupa ogórkowa, pojutrze chyba zrobimy sobie przepyszny gulasik, bo my bardzo lubimy, ja na przykład lubię z kaszą, Danusia z ziemniakami, także myślę, że na co najmniej 2 dni mamy spokój, bo to wiecie, to jest jednak problem, to jest problem. Kurczę, czasami my się tak śmiejemy, ale czasami no jest, bo jeszcze jakby, wiecie, jak nie ma dzieci, no to wiadomo, dorośli sobie tam ugotują, najczęściej lubią podobne rzeczy, to zjedzą, no a tutaj czasami trzeba na 3 dania. No i każdy lubi co innego, tego nie zje, tamtego nie zje. To czasami jest taka zagwozdka niesamowita, no ale w tej chwili jest okej, także jeden problem z głowy, nie muszę myśleć od samego rana, bo to wiecie, to tak wygląda tak. Tutaj się z Wami witam, czy w szorcie, chociaż dzisiaj szorta nie zrobiłem, no bo czekałem na tego królika. Aż się królik odsłonił, miałem do wyboru albo szorta, albo zacznę po prostu kompletować vloga od samego rana, więc wybrałem, że vloga. No, no i później jest, wiecie, piję kawkę, zrobię dla Was trochę materiału. Nagram. No i później sobie stoję i myślę. Tak to u mnie wygląda. I co tu dzisiaj na obiad? Bo już wczoraj wieczorem było pytanie, Tomek, no ale co my ugotujemy? No i jest właśnie zagwozdka, co ugotujemy. A teraz 2 dni mamy z głowy, także się cieszę. Kochani, dobrego, fajnego weekendu, koniec tego pitolenia. Teraz ważniejsze, najważniejsze rzeczy to dobrego, zdrowego weekendu. Jeśli ktoś z naszych widzów jest chory, to niech wraca szybko do zdrowia, życzymy mu zdrówka, żeby się miło uśmiechał, jak nas ogląda, sympatycznie. Mam nadzieję, że się z nikt nas nie śmieje, tylko się miło uśmiecha. No, no i tak po prostu dobrego, fajnego dnia. To słoneczko tam za chmur, co Wam pokazywałem, to teraz właśnie tak mnie razi leciutko, ale to bardzo fajnie. Ja się cieszę. Niech tego słońca będzie jak najwięcej. Zima precz już. Myślę, że już są wszyscy zmęczeni zimą. Już nikt nie chce śniegu, mrozu i tak dalej. A później znowu będziemy wyczekiwać pierwszych opadów śniegu. No i tak w kółko, nie? Kurczę, ale wiecie, a propos, to życie kołem się toczy, to za szybko czas leci.
Za szybko, kurczę. Jeszcze nie tak dawno żeśmy się szykowali do Bożego Narodzenia. A tu już Wielkanoc niedługo. Bardzo szybko. A może gdzieś pan później wcześniej pojedziemy. Zobaczymy. Na razie nic nie będę mówił o wyjazdach, bo wiecie, to jest trochę za wcześnie. Ale jakieś tam już plany, niespodzianki, jakieś wypady planujemy, czemu nie. I nie będzie znowu jakiegoś przepychu, ale stać to pojedziemy, nie? Jak kogoś stać, to czemu nie? Jest czas, tylko gorzej z urlopem, żeby tam wygospodarować jakiś czas. Ale to tak, mówię, na razie to jest wszystko w powijakach, na razie nic nie będę mówił, bo znowu nie będzie niespodzianki, bo się wygadam. Zobaczymy, co przyniesie codzienne życie. Zmykam, dopijam kawkę, no i zmykam na śniadanko, bo tam będą się gdzieś śniadaneczko robi, tam w kuchni gdzieś jest. O. Gdzieś tam może jest, ale dokładnie to nie wiem gdzie. Trzymajcie się, do później, pa. Witajcie kochani. Witamy serdecznie i wiosennie, bo jest bardzo ciepło, no, przyjemnie. Zobaczcie, my dzisiaj w ogóle bardziej letnio, tak, ubrani, bo faktycznie jest ciepło. Na dzisiaj, jak oglądaliśmy prognozę, to nawet burze gdzieś tam zapowiadali. No. Akurat chyba nie u nas, bo Warszawa i tam samo takie centrum, to raczej to nas ominie, z czego się cieszymy bardzo. W każdym razie, no dzisiaj tak jest cieplutko faktycznie. Bardzo, bardzo przyjemnie jest czuć wiosnę, czuć wiosnę, czuć i słychać w powietrzu. Tak, i słychać wiosnę, bo dużo tak. Ptaszków jest. Także a my wracamy powolutku, tak, sobie wracamy ze sklepu, bo jest bardzo przyjemnie, także byliśmy, zachęcamy do spacerku. Byliśmy w aptece, bo Kajusia jest zakatarzona, no, na maksa. No, nosek już poździerany od tego kataru, dlatego poszłam do apteki, zaraz wam pokażę. Wzięłam jej maść majerankową. U nas się zawsze świetnie sprawdza, jak wiecie, nos taki poobdzierany. Taka polecajka nasza. Tak, taka mała polecajka. Jak nosek poobdzierany od kataru, to wtedy faktycznie ta maść majerankowa daje radę. I ona kosztuje grosze. Akurat tutaj w tej aptece, gdzie byliśmy teraz, kosztowała 4 zł. No, ale polecamy. Poza tym byliśmy jeszcze w Biedronce na takich bardzo drobnych zakupach. Wzięłam mleko. Kajunia chciała croissanta, to jej wzięliśmy rogalika, ale już dla wszystkich wzięliśmy po croissancie. Co jeszcze? Chusteczki. Oczywiście zapas chusteczek. A chyba wiedzieli, że u nas przeziębienie w domu i chusteczki były na promce. Jak się brało 3 opakowania, to takie wyciągane, wiecie. To nie po 6, tak? Nie, chyba nie mniej. To były po 3,69 teraz na promce. No. Także wzięliśmy zapas i maszerujemy do domku pomału. Maszerujemy do domku. Pomalutku, na spokojnie. Nie spieszymy się. Tak. No bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie, nie? Przyjemnie, no. Także proponujemy się ruszyć z domu, jak ktoś wychodzi z pracy. A jak ktoś jeszcze jest w pracy, to życzymy mu przyjemnej pracy i szybkiej pracy. Tak. Jak ja to zawsze mówię, żeby się szybko skończyła i weekend, kochani, no, weekend. Pani w Biedronce już się cieszyła, bo mówi, że jeszcze pół godziny idzie do domu, dlatego miała już dobry humor, już wiecie. Już weekend zacznie, no. I w naszej Biedronce było akurat pustiutko. No, tak, o tej porze to już tak, bo to większość ludzi robi w piątki, zakupy takie większe i od rana, można powiedzieć, do południa w sobotę, a potem już raczej pusto, nie? No, żeby można było nawet porozmawiać chwilę. No. A pani miała dobry humor, bo wiadomo, kończyła do zaraz pracę. No. A my co? My się widzimy w domu, nie? W domku, tak. Jeszcze się do was odezwiemy w domku, na spokojnie usiądziemy potem przy jakiejś kawce. Jeszcze tam trochę mamy do zrobienia różnych rzeczy, tak, i później jeszcze do was wrócimy. Dobrze, do zobaczenia, do później, pa. Zobaczcie, jakie groźne chmury tutaj nas nawiedziły. Mówiliśmy, że piękna pogoda, no bo piękna, ale... No ale ja lubię na takie chmury patrzeć, powiem wam szczerze. One są takie niezwykłe, no można powiedzieć. Niezwykłe i podnoszą ciśnienie lepiej niż kawa. Nie, u nas nie będzie. Tak, akurat mamy takie miejsce, że nas ominie. A najgorsze jest to, zobaczcie. No. Te śmieci, jak ludzie po prostu zachowują. No, pełno śmieci, zobaczcie. Tu jest łąka, ale na tej łące jest mnóstwo, mnóstwo śmieci różnego rodzaju. Obrzydliwe to jest. Okropne zachowanie właśnie. Gdzieś tam dalej szliśmy, to z kolei było składowisko tych takich buteleczek małych, po tych małpeczkach tak zwanych, nie? Nie wiem, czy nas będzie słychać, bo wieje teraz mocniej. No, o, proszę bardzo. Także multum tego jest, ale to chyba wszędzie tak. A ja właśnie robię pranie.
i pierwsze pranie wypłukałam w tym płynie Eden. Bardzo fajny zapach, także Wam serdecznie polecam. Pięknie ubrania pachną po wypłukaniu, także no jestem zadowolona. Myślę, że będę wracała do tego płynu, także jeżeli macie ochotę, to sobie też kupcie, wypróbujcie u siebie, jak to będzie u Was. Teraz biorę się za sprzątanie. Dzisiaj w ogóle od rana była moja siostra. Tak w sumie niespodziewanie przyjechała do nas, do Lipna. Zupełnie z samego rana wzięła najmłodszego syna, przyjechała z nim sama i siostra pojechała z moją mamą na zakupy i na cmentarz, a do nas przyszedł do góry Maciuś, także Maciuś z nami trochę czasu spędził, potowarzyszył Kai, bo Bidulka jest no, przeziębiona mocno, ma katar, kaszel, ma drapiące gardło, więc zobaczymy, jak to będzie jutro, czy jej troszkę minie to wszystko, bo jeżeli jej nie minie, no to wiadomo, że w poniedziałek trzeba będzie udać się do lekarza, żeby tam skontrolować, czy nic poważniejszego się nie dzieje. A teraz biorę się za kurze. Już częściowo sobie posprzątałam w domku, trochę kurzy wytarłam, teraz jeszcze właśnie do reszty powycieram kurze, wezmę się za odkurzanie, umyję podłogi i będę mogła potem razem z Tomkiem cieszyć się wieczorem, sobotą, razem spędzać czas. Może coś obejrzymy. O, dzisiaj to w ogóle chyba Voice'y są, więc sobie pewnie Voice'y Kids pooglądamy. Lubimy, wiecie, lubimy sobie oglądać Voice'y i każdą wersję, i senior, i junior, i tą zwykłą też. Także sobie tak spędzimy na pewno wieczór. A teraz, tak jak mówię, idę, pościeram kurze. Zobaczcie, Kuki tutaj u Kajusi się tarze na dywaniku. Jakąś głupawkę ma. O, chyba Tomek wraca z balkoniku. Był chwilę na balkonie. Jesteś Tomeczku? Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że... To my. To my. Taki malutki taki to ja. Ja tu jestem. No właśnie mówię, że idziemy sprzątać. Znaczy ja idę sprzątać. Tak, idziemy. I jeszcze pójdziemy potem na dwór tam porobić, co mamy porobić. No troszeczkę na ogrodzie mamy takiej pracy. Musimy po trochę ziemi nawieść. Trochę pozasypywać, no. Także nas trochę... Właściwie wychodzi na to, że dużo ludzi tak ma, bo nasi widzowie też pisali, nie? Że sobota pracująca, tak. Albo służbowe, później domowe, to u nas też tak wygląda, służbowe, domowe i niedziela dopiero będziemy się byczyć. No, ale mówiłam, że dzisiaj wieczorem to sobie jeszcze Voice'y pooglądamy, nie? Bo jesteśmy fanami akurat tak, ostatnio. Tak, bardzo fajnie. Ten senior Voice mi się bardzo podobał. Nie oglądałem i żałuję, że nie oglądałem wcześniej. Mhm. Bo bardzo fajne. Tam był jeden taki pan, który tak bardzo życiowo fajnie opowiadał. Podobało mi się. A pogoda, no, na razie nie straszy. Nie straszy. No, to bo tak jak mówiliśmy, akurat wracaliśmy wtedy ze sklepu. To było ładnie, bardzo ładnie słońce świeciło na mnie, także było ciepło. Jak zdążyliśmy wejść do domu i jak lunął deszcz, strasznie padało, ale to była chwila. Bo gdzieś tam może akurat w okolicy jakaś chmura większa przechodziła i akurat o nas zahaczyło. U nas burz raczej nie będzie, tak jak mówiłam, że gdzieś tam tylko w innych okolicznych miastach. Nas na szczęście omija. W Łodzi chyba będzie. W Łodzi u Iris będzie. Także Iris ostrożnie tam. A jeśli i chodzi u Ani. No i u Ani. A jak popatrzeć w gwiazdy, to ja co wieczór patrzę tutaj na balkoniku. Wychodzę sobie chmurkę, żeby puścić i... No, a dzisiaj też właśnie mówię, że taki dzionek piorący, sprzątający, już pranie częściowo porobiłam, tak jak Wam powiedziałam. Jeszcze chciałabym wszystkie w ogóle kurtki te takie grubsze poprać. Chociaż zapowiadają, że jeszcze jakieś tam przymrozki nie, mają być, nie? To nie wiadomo. Już nie chcę przymrozków. No, ale już chcę właśnie te kurtki grubsze pooprać, żeby już pochować, żeby już tutaj na tym wieszaczku naszym trochę mniej się zrobiło. No, bo to jednak uwagę. Nie. Obciąża wieszak. No, chociaż już tutaj ta czarna kurtka już jest cieńsza, tą zostawię. Tej, co chodzę, to ja sobie chyba ją też ubierzemy już, nie? I kurczę, i będę chodził, wiecie, już nie mogę się doczekać, kiedy ubiorę kamizelkę. Ojej. No. Ja się po prostu tak dobrze czuję w tej kamizelce. No i tą taką, co mam tutaj przy domu i tą, co na wyjście. Chociaż dzisiaj to w tej dżinsówie, co nagrywałem, to się tak, wiecie, dziwnie czułem, bo się tak ciepło zrobiło, mówię do domu. Taki mam jakieś dziwne uczucie, że wyszłem niekompletnie jakby ubrany, tak? Jakbym wyszedł z domu, wiecie, i nie czuję się tego ubrania.
Na Joszkę trzeba by wypuścić, tak? Wiesz? No to ja to wypuść, Joszkę. No, także powiem wam, że no, od rana gości trochę mieliśmy właśnie. Siostra też oczywiście później przyszła, jak już wróciła z mamą z miasta, to weszła też do nas do góry na kawę. To sobie troszeczkę posiedzieliśmy, pogadaliśmy. No i tak dzisiaj nie szybko nam ten dzień ucieka. No już jest 3:30. No siostra to nie zapowiedziane. Nie, właśnie mówiłam też, że mieliśmy gościa takiego niezapowiedzianego. Niezapowiedzianego, ale bardzo fajnie było. No. Jak zwykle, ja to właśnie lubię takie, usiąść, pogadać, także i mama była, i siostra, i, no. I tak nam czas zleciał, no nie mam zegarka, nie wiem. No jest 3:30, mówię. No to już, niedługo będziemy kompletować vloga, tak. I do sieci dla was. Bo... No, a teraz sobie właśnie, ja lubię w ogóle, wiecie co, jak coś robię w domu, to lubię sobie włączyć na YouTubie muzykę. No. I mi tam leci, wiecie, jakaś muzyczka. I a czasami jakiś dłuższy vlog, na przykład jak oglądamy Marzenę i Marka, to też... Marzenę i Marka, czasami jako podcastu. Gabrysie też czasami sobie puszczamy i tak tam wtedy słuchamy po prostu. Może nie oglądamy, a bardziej... Słuchamy. Tak, słuchamy jako podcastu, można powiedzieć. Kukulek coś tutaj tańczy, on nie chciał w końcu wyjść. Chcesz wyjść, Kukuleczku? Coś kombinujesz tutaj. No to chodź, to ciebie... A może głodny, bo on to wiecznie głodny oczywiście też, nie? Chcesz wyjść? Wiecznie głodny piesek. W ogóle te nasze pieski to takie... Ciągle nie najedzone. No ale to dobrze, to jest dla ich zdrowia. Tak. To jest dla ich zdrowia, wiecie, żeby... On tutaj cały czas jest. Ale w ogóle taki umorusany jest, co gdzieś się już wytarmosił tam. Umorusany ryjek taki, nie? I w ogóle wiecie co, nie mogę się doczekać, żeby już zrobić na tym naszym balkoniku porządek. Tak. Żeby tam sobie fajnie rano, no. Tak, posprzątać. Trochę jakieś kwiaty może kupić, nie? Żeby zawiesić tam na tych naszych... Znaczy mówiłem o tym, czekaj, kiedy ja to mówiłem? W poprzednim vlogu, że dopiero... W poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku, tak. W poprzednim odcinku tego brazylijskiego tasiemca, że ten, że jak powiem otwarcie, że Jezus, sezon balkonowy otwarty, to dopiero wtedy, jak właśnie tak Danusia mówi. Posprzątamy, ja tam sobie odkurzę ten dywanik, ten stolik, gdzie kładę kawkę, jak się już wygodnie rozsiądę, ale musi być czyściutko, fajnie zrobione. No. Bo już taka pora jest, że... I te poduchy nasze wyjmiemy na krzesła, nie? I będzie fajnie się tam siedziało, jak zwykle. Elegancko. Tak jak tamtego roku. Ale wiesz co, tam mamy jeszcze kawałek tej naszej takiej okleiny na stolik ten mamy. No mamy. Na balkoniku. I ten stolik w zeszłym roku okleiliśmy sobie taką okleiną, można powiedzieć, drewnopodobną. Mhm. Ona oczywiście od słońca wyblakła, więc jest taka już, nie? No biała jest. Biała, nawet biała. Odmrozu, ale mamy jeszcze, mamy zapas, to także możemy sobie, wiesz, od nowa ją nakleić i będzie elegancko. Kukulku. Tobie też już bateryjka ucieka. No ja przed chwilą sobie też podłączyłam telefon, bo... No on tam do trzech razy, emeryta ładuje, już... On już jest słabiutki. Także tak to u nas, kochani, wygląda weekendowe życie. Chyba już Joszka. Tam już Joszulka. Już Joszka wraca. Czy poznajecie tę damę? Tak. Ona jest bardzo znudzona. Bardzo. Ona nie ma ochoty teraz na rozmowę. Ja myślę, że dlatego, że pojadła trochę. Poszła na ogród, dosikała się, a teraz by się pewno przyspała. Tam Kukulek się tarza, ona patrzy na niego. Ona zawsze trochę z politowaniem na niego patrzy. Bez entuzjazmu. No. Dla Kukulka. Ale tu jest nasza piękność. O. No. Kukulek to jest taki, wiecie co, taki wariat zwariowany. A, jakiegoś pluszaka wziął, położył się na dywaniku i sobie tam gryzie, no. No w ogóle muszę też te dywaniki przeprać, bo to jednak, wiecie, jak zwierzęta z dworu wchodzą do domu, to te dywaniki tam często pierzemy, no ja bardzo ja często. Ja tak pod włos zawsze odkurzam, wiesz. Tak, no ale to samo odkurzanie i tak, nie? Nie guzik daje, bo to one są czarne, no to... Ale najczęściej wtedy tam raz, nie wiem, raz na... 3 tygodnie, raz na miesiąc. Raz na miesiąc je wkładam do pralki po prostu i są wtedy na chwilę chociaż czystsze, ale ale wiecie, to mimo wszystko zawsze jak zwierzaki w domu, to nie? To się nanosi troszeczkę. To już chyba nie idziemy, co? Już wystarczy gonienia. No, już wystarczy. Jaszuleczka, koszuleczka. I jesteśmy ponownie. Ponownie witamy. Tym razem z pokoiku Kajusiowego. Tak, tym razem z pokoiku Dlatego, że Kajusia w naszym pokoju sobie siedzi pod kocykiem z herbatką. Tak. I ogląda telewizję. Ogląda sobie tam. Tak.
i bo ona w pokoju nie ma telewizji. Kiedyś miała, ale w ogóle nie korzystała z tego telewizora. No. Tak naprawdę telewizor stał, się kurzył i nie ma teraz telewizji. To znaczy, inaczej powiem, jest telewizor, ale on nie działa w ogóle. No, także stoi taki, wiecie, jako ozdoba, można powiedzieć. Bo on w ogóle nawet podłączony nie jest. Także poszła tam sobie siedzi pod kocykiem, odpoczywa. No, tak jak mówię, ma duży katar, jest przeziębiona mocno, ale mam nadzieję, że tylko na tym się skończy, że nie trzeba będzie żadnych antybiotyków, wiecie, włączać w leczenie. No, oby tak było. No, oby tak było. No. Porobiliśmy sobie troszkę tak, dzisiaj. Z grubsza żeśmy robotę zrobili. Ja jeszcze na chwilę muszę z domu wyjść, bo pójdę takie na służbowe sprawy. Dzisiaj z tobą pójdę. I wrócę, tak? No. Pójdziesz? No. To pójdziemy obydwoje i dopiero po 18 gdzieś tak będziemy całkowicie wolni tak. I już sobie usiądziemy, a jutro chyba taki wolniejszy dzień co zrobimy. Jutro tak, jutro będzie w ogóle inaczej. Bo dzisiaj żeśmy tak właściwie od rana ganiali troszeczkę. No, mieliśmy. Ja tak, dzisiaj zleciało zmęczenie. Szybko. Bardzo, bardzo. No. Mi się wydaje, że dlatego zleciało szybko, bo wiesz co, bo była twoja siostra i mama. Może tak, bo chwilę czasu tam sobie, wiecie, posiedzieliśmy. Gadu było. Tak, było miło i posiedzieliśmy sobie razem wspólnie. No, także na pewno to był też jeden z głównych powodów, tak. Że nam tak dzianek zleciał. No. Bardzo szybko. Także dziękujemy Wam, kochani, za uwagę. Dziękujemy Wam, że jesteście. Życzymy Wam bardzo fajnej soboty, fajnego popołudnia też i wieczorku, odpoczynku lub poranka, kiedykolwiek to będziecie oglądać. No i żebyście mieli przyjemność i uśmiechali się, tak jak mówiłem dzisiaj rano na balkonie. Jak oglądacie nasze materiały, to żebyście się po tak prostu jest. Uśmiechali. To my się żegnamy już. A my się żegnamy. I życzymy dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Trzymajcie się, przytulamy, całujemy. Pa, pa. Kto wyłączy? Ten palec. Ten palec to 3, 4. 4. Cyk.